się, bo one są ogólnie dostępne na naszych stronach internetowych, no ale generalnie ponad połowa Polaków słabo ocenia swoją wiedzę finansową. Polacy chcieliby, żeby bardziej prasa, media, szkoła i nauczyciele włączyły się w zwiększanie tej wiedzy ekonomicznej. No i proszę zwrócić uwagę, że to, co tylko badania były robione przed pandemią, prawie połowa respondentów odpowiedziała, że ceni sobie bezpośrednie spotkania w zakresie edukacji ekonomicznej. I to jest, szanowni Państwo, my w tych programach edukacyjnych nie uczymy przyszłych ministrów finansów. Uczymy takich bardzo podstawowych rzeczy, na przykład tego, że oszczędzać trzeba przez całe życie, bo jeśli nie, to skończymy tak jak ci ludzie, którzy bardzo fajnie zaczęli, a potem w trakcie swojego życia ogłosili bankructwo, i uczymy tego od szkół podstawowych poprzez studentów, seniorów, ale seniorów nie trzeba uczyć, bo oni są bardzo doświadczeni. Natomiast, szanowni Państwo, jak mówimy o średniej stopie oszczędności gospodarstw domowych, no to widzimy, że ona w Polsce jest na niskim poziomie. Możemy sobie to porównać też do Unii Europejskiej. Tutaj jest taki wykres Polskiego Funduszu Rozwoju, który mówi, no, które kraje na tym, powiedzmy sobie, mniej więcej równym poziomie PKB no, są w stanie generować większe oszczędności, a które mniejsze. Jak widać, w Polsce jest po prostu dużo do zrobienia. My sobie musimy zdawać sprawę, że co kilka lat, co kilkanaście w naszym życiu będą pojawiać się kryzysy. Jakby tak popatrzeć w historii, no to lata 80., lata 90., potem kryzys milenijny 2000, kryzys światowy 2008, teraz mamy 2020, pandemię, więc można powiedzieć, że w polskich warunkach co 10 lat mamy kryzys finansowy. To są wyzwania, przed którymi stoimy. Szanowni Państwo, populacja, która będzie się starzeć, system emerytalny, trzeba ludzi namawiać do oszczędzania, dlatego że w 2050-60 roku będzie już za późno, żeby o tym ludziom mówić, a pokazujemy często te wykresy, mówiąc, że to prawda jest, że żyjemy coraz dłużej statystycznie. I trzeba o tym myśleć, że te ostatnie 10, 15, 20 lat naszego życia dobrze byłoby spędzić, no, nie w biedzie, a nawet nie mówię, że w jakimś dostatku, ale żyjąc mniej więcej na jakimś przyzwoitym poziomie. I dzieli nas wiele rzeczy, ale no, te slajd i te wypowiedzi pokazują, że w tych podstawowych zagadnieniach jesteśmy w stanie się zgodzić, że ta podstawowa edukacja ekonomiczna jest potrzebna, i mówienie do ludzi, że trzeba oszczędzać, że nie jest nas stać na wszystko, jest potrzebne. No, szanowni Państwo, oczywiście z taką podstawową edukacją ekonomiczną wiąże się również pojęcie inwestowania, szczególnie wśród młodych ludzi, bardzo popularne kryptowaluty, inne formy takiego szybkiego bogacenia się. To oczywiście czasami się może udać, natomiast trzeba mówić ludziom o ryzykach, tak żeby kolejne grupy ludzi nie traciły oszczędności swojego życia, bo uzna, że no właśnie wymyślono kolejny jakiś element, którym będzie można przeskoczyć o kilka pięterek do przodu. Cyberbezpieczeństwo. Tutaj Państwu pokażę też fragment badań, który realizowaliśmy razem ze Związkiem Banków Polskich w sierpniu tego roku, postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa. Zachęcam, żeby przejść do, odszukać cały raport. No, on pokazuje, że tutaj mamy sporo do zrobienia, tak? W zakresie chociażby bardzo prostych haseł, tak? No, jakaś część istotna Polaków nie zmienia haseł regularnie do bankowości internetowej. Przyznajemy się do tego, że stosujemy te same hasła w różnych miejscach. Tam idąc dalej, w te badanie wchodząc, widać też, że na przykład bardzo często zakładamy hasła, w których jest swoje imię albo imię mojego dziecka plus data urodzenia. Są też oczywiście takie elementy krzepiące, co to też dobrze, bo to też pokazuje, że te wiele lat tych różnych działań przynosi skutek. Natomiast no, ciągle musimy walczyć z tym, że trochę korzystając z tych mediów społecznościowych, czasami dajemy argumenty do ręki cyberprzestępcom, udostępniając różne dane. Wystarczy wpisać w mediach społecznościowych hashtag mój pierwszy dowód, żeby zobaczyć, jak duża część młodych ludzi, chcąc podzielić się radością ze światem, robi zdjęcia tam swojego dowodu osobistego. Musimy ludzi nauczyć budowania tych bezpiecznych haseł. I dzisiaj z wielką satysfakcją na przykład prowadziłem zajęcia na jednej z uczelni i też miałem okazję spotkać się z uczniami klasy siódmej na lekcjach online, gdzie rozkminialiśmy sobie różnego rodzaju hasła i oni mi obiecali, że porozmawiałem ze swoimi rodzicami.
A to cyberbezpieczeństwo wiąże się również z tym, że powinniśmy zacząć traktować ten sprzęt jako komputer, bo często podchodzimy do niego trochę w taki sposób no niepoważny, chociaż dla bardzo dużej części z nas, dla mnie, dzisiaj smartfon jest ważniejszy niż laptop, dlatego że ja mam tę aplikację bankową, ja tam wykonuję różnych transakcji, wykorzystuję go służbowo i no, można zrobić bardzo dużo, to dzisiaj tłumaczę studentom, bo też realizujemy z kilkunastoma uczelniami od kilku lat taki projekt szkoleń wszystkich studentów pierwszego roku z zakresu cyberbezpieczeństwa. Wśród nich są na przykład lubelskie uczelnie, gdzie czego by nie zrobiła uczelnia, czego by nie zrobił sektor bankowy, to zawsze system jest tak mocny, jak najmocniejsze jest jego najsłabsze ogniwo i tym najsłabszym ogniwem przeważnie jesteśmy my i po prostu musimy nauczyć się unikać, nie popełniać tych bardzo podstawowych błędów, chociaż i zarówno uczelnie dbają o systemy informatyczne, jak i sektor bankowy, który jest jednym z najbezpieczniejszych sektorów. Jeżeli chodzi o kompetencje cyfrowe, Szanowni Państwo, no to COVID-19 chyba uświadomił każdemu, że trzeba te kompetencje cyfrowe rozwijać, tak? Natomiast pytanie, czy z tymi kompetencjami cyfrowymi jest dobrze, czy źle, czy to wydarzenie ostatnich miesięcy są raczej takie doświadczenia, które mówią jest dobrze, czy raczej mówimy jest źle. Moim zdaniem i z naszych obserwacji naprawdę realizacji i współpracy z wieloma uczelniami, samorządami, szkołami jest tak, że pojawiły się bardzo poważne luki kompetencyjne, jeżeli chodzi o kompetencje cyfrowe, które są zagrożeniem dla transformacji cyfrowej. My nie przeprowadzimy transformacji cyfrowej, jeżeli tych luk się nie pozbędziemy. Wydawało nam się, że jak ktoś potrafił włączyć komputer, potrafił włączyć Skype'a, Zooma, no to nie ma tych luk w kompetencjach cyfrowych. One właśnie się teraz, Szanowni Państwo, pojawiły, dlatego że jak się okazało, jak trzeba profesjonalnie popracować na Wordzie, na Excel, na PowerPoincie, zrobić sobie profesjonalne, dobre prezentacje, zrobić je szybko i efektywnie, to okazało się, że przez wiele lat mogliśmy nawet trochę te nasze luki kompetencyjne ukrywać, no bo nie trzeba było tak często korzystać z tych narzędzi. I Szanowni Państwo, tutaj pierwsze wnioski, które wyciągamy są takie, że jak nie wprowadzimy egzaminów i certyfikatów dla uczniów klas ósmych, czyli jeżeli nauczyciel informatyki nie będzie miał takiego przekonania, że pojawi się taki moment, w którym dzieciaki będą miały weryfikację ich umiejętności. Ja to widzę przecież po lekcjach informatyki mojego syna, mój syn chodzi do 5 klasy szkoły podstawowej i on ma oczywiście takie elementy programowania, które ja zresztą sam podsunąłem nauczycielowi, bo jest wiele fajnych narzędzi, natomiast też wiem, że czasami oni najzwyczajniej w świecie przepalają czas na informatyce i musimy zacząć wprowadzać te certyfikaty i egzaminy, musimy podnosić kompetencje cyfrowe. Ja pamiętam swoje zajęcia na przykład z informatyki już na studiach, gdzie było to, że tak powiem, no nie będę tego komentował, tak, no traciliśmy tam czas. Jeżeli chodzi o zarządzanie ryzykiem, Szanowni Państwo, no to tutaj spokojnie możemy wykorzystać doświadczenia sektora bankowego. My tym dzielimy się od 10 lat, dlatego że tym pierwszym elementem wyjścia w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem do uczelni właśnie było zarządzanie ryzykiem. I sektor bankowy jest liderem, jeżeli chodzi o umiejętność zarządzania ryzykiem. Tutaj Państwo widzicie taką aplikację ScoreHunter. Jest to aplikacja, którą stworzyło Biuro Informacji Kredytowej i ona pokazuje, jak tym ryzykiem można zarządzać, albo jak to ryzyko może przejąć nad nami kontrolę. Oczywiście jak jest konkurs, to są i też nagrody. Zachęcamy studentów, żeby brali w tym udział. Szanowni Państwo, w ciągu ostatnich 6 edycji, a jedna edycja to jest jeden semestr akademicki, czyli w ciągu ostatnich 3 lat na tej platformie e-learningowej zagrało ponad 30 tysięcy studentów. I to jest olbrzymi sukces. Okazało się, że ta platforma była taką wyciągniętą ręką do uczelni w marcu i w kwietniu, kiedy część uczelni najzwyczajniej w świecie nie była przygotowana do nauczania zdalnego. No jeśli mówimy o ryzyku, to informacja, która się może Państwu przyda. Biuro Informacji Kredytowej ma taką usługę, w ramach której jest w stanie pomóc osobom, które udowodnią, że stały się ofiarą wyłudzenia, czyli Biuro Informacji Kredytowej udostępnia alerty ostrzegające o tym, że ktoś próbuje wyłudzić nam kredyt na moje dane. Ja z czegoś takiego korzystam od kilku lat i po prostu uważam, że warto z tego korzystać. To jest właśnie element zarządzania własnym ryzykiem, szczególnie dzisiaj, kiedy przenieśliśmy się do życia w internecie w dużej mierze.
No i przedsiębiorczość. Szanowni Państwo, każde pokolenie ma swoje wyzwania i w każdym pokoleniu jest tak, że chcąc budować gospodarkę, trzeba rozpocząć od przedsiębiorczości. My tą przedsiębiorczość rozumiemy troszkę szerzej, to znaczy nie jako umiejętność prowadzenia biznesu, ale jako pewną postawę życiową. Fajnie jest być przedsiębiorczym dyrektorem szkoły, dyrektorem czy prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej i tak dalej, i tak dalej. Jest to pewna cecha społeczna. I Szanowni Państwo, tutaj Władysław Grabski, on sobie zdawał sprawę, a 27 czerwca minęła setna rocznica, jak po raz pierwszy objął tekę premiera, on sobie zdawał sprawę, że bez takiej edukacji finansowej od podstaw nie da się zbudować mocnego społeczeństwa i on nawet mówił o tym, że no, jest to warunek tego, żeby Polska przetrwała. I w jaki sposób można edukować powszechnie? Szanowni Państwo, nie musimy szukać daleko. Janusz Korczak, osoba wybitna, dla wielu osób wzór do naśladowania, prawdopodobnie w porozumieniu, to w tej chwili badamy z Władysławem Grabskim i jego bratem, wydali książkę Bankructwo małego Jacka. To przez wiele lat była książka, która była obowiązkową lekturą. Proszę sobie wyobrazić, że w 1945 roku nastąpiło kolejne wydanie, czyli w 1945 roku na zgliszczach Warszawy ktoś podjął decyzję, że trzeba ten kraj dźwigać z upadku i trzeba drukować książkę. Proszę sobie wyobrazić, że kilka miesięcy temu ściągnęliśmy książkę, wydanie z Niemiec z 1935 roku, przetłumaczone na język niemiecki. I proszę zwrócić uwagę, że 1935 rok to już jest, czy szósty, już nie pamiętam, to już jest Hitler, który jest u władzy, to jest już gehenna Żydów, która się rozpoczyna i ktoś w Niemczech podejmuje decyzję o tym, żeby wydrukować książkę żydowskiego autora. A to pokazuje, jaką wartość ma tą książkę. Książka jest fenomenalna, jest aktualna do dzisiaj. Chcemy ją trochę przywrócić do życia i pokazywać, że nie trzeba szukać daleko, szukając, jak edukować o przedsiębiorczości. A przedsiębiorczość, Szanowni Państwo, to jest i aktywność, i inicjatywa, i kreatywność, też wiedza i kompetencje społeczne, ale też wiara w siebie przede wszystkim i we własny potencjał. I to, co powiedziałem, Szanowni Państwo, na początku, budujemy bardzo szeroką koalicję na rzecz edukacji ekonomicznej. Tylko wiele instytucji, która zrobi swój mały kawałeczek, tak robią banki spółdzielcze, tak robią uczelnie, tak robią samorządy, da nam jakiś taki większy sukces, a tym sukcesem jest po prostu podniesienie średniego poziomu wiedzy ekonomicznej i no, sprawienie, żeby coraz mniejszy odsetek Polaków po prostu popełniał podstawowe błędy z zakresu finansów. Trochę przebiegłem przez tą prezentację, bo wiem, że Państwo jesteście już na ukończeniu konferencji, a wiem, że osoba, która na końcu występuje ma nie z najgorzej, czy ma najgorzej, szczególnie jeśli jest obiad po tym wystąpieniu, więc każdemu się spieszy, tutaj obiadu nie ma, ale nie chciałem Państwa zbytnio przeciągnąć. Macie Państwo kontakt do mnie. Dziękuję za to, że mogłem u Państwa wystąpić, to tak trochę organizowaliśmy na szybko, ale czasami z takich rzeczy robionych na szybko można potem tworzyć bardzo fajne inicjatywy. Także zapraszam do kontaktu. Ja już w tej chwili kończę udostępniać własną prezentację. No i oddaję głos gospodarzowi. Tak, serdecznie dziękujemy Panie Krzysztofie za wygłoszone przemówienie. Bardzo ciekawe. Zarówno do tego wystąpienia, jak i wszystkich tych, które miały miejsce, można zadawać pytania. Zachęcamy Pana Krzysztofa jeszcze, żeby przez chwilkę został z nami. Ostatni czas na ewentualne wątpliwości i pytania. Czy ktoś chciałby zgłosić jakieś uwagi? To ja Państwu ze swojej strony chciałbym serdecznie podziękować za udział w naszej konferencji. Chciałbym jeszcze oddać na chwilę głos panu profesorowi Wojciechowi Kruszewskiemu. Dziękuję.
Jest jakiś problem, tak, z połączeniem, z kamerką. Z kamerą? Tak, tak, teraz już jest lepiej. Już jest pan słyszalny. I z dźwiękiem też. Dziękuję jeszcze raz Państwu za udział w tej... Jakiś problem z mikrofonem też, panie profesorze. Dobrze, to jeżeli jest taka tylko chwileczka możliwość, tak, to ja chciałam proszę. Tylko coś zaproponować. Teraz... Ciągle, panie profesorze, jest jakiś problem z głosem, niestety. Może powinniśmy wyłączyć kamery, to wtedy może będzie trochę... Nie, nie, tylko ja nie wiem, kto mówi, bo pani Małgorzata... O, tak, teraz... To może na chwilę jeszcze pani Małgorzata, skoro ma jakąś uwagę, i na końcu panu profesor. Dobrze, może tak. Uwagi żadnej nie mam. Bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia i wystąpienia na konferencji, ale tak przyszło mi to właśnie tak spontanicznie do głowy, żeby była możliwość, żebyśmy mieli do siebie wzajemnie kontakt, ponieważ po zebraniu. Dwa dni temu odbyło się u mnie w katedrze zebranie i chciałabym zaproponować w ramach takiej kooperacji z osobami z innych, powiedzmy to, jednostek, tak, naukowo-badawczych, czy by była możliwość, chociaż tak, imię, nazwisko i kontakt mailowy. To jeżeli Państwo się zgadzacie, to ja chętnie taką listę roześlę, bo oczywiście mamy przygotowaną. Nie widzę na mnie to. Dobrze. Dobrze, to taka lista mailowa z danymi zostanie rozesłana. Zgadzamy się. Mhm. Okej. Okay. Panie Rafale, czy teraz mnie słychać i widać? Tak, 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 tak. Więc okay. Słowo podsumowania. W takim razie poproszony o zamknięcie tych obrad. Dziękuję Państwu w imieniu organizatorów. Przepraszam za te początkowe trudności na samym początku konferencji, ten kilkunastominutowy poślizg. To ja jestem tą osobą winną. Dzięki Państwu tam udało się to wszystko załatać i wszystko, mam nadzieję, przebiegło sprawnie. No, nie jest to dla mnie zaskoczeniem, ale z dużym interesowaniem wysłuchałem tych referatów, w których w większości tak było, w których odcisnął piętno ten dziwny czas, w którym się znajdujemy, ten czas właśnie tego niepokoju związanego z pandemią. No i najważniejsza rzecz, która się stała, to myślę, że jednak głos pani Małgorzaty na koniec, która chciałaby wykorzystać to spotkanie do nawiązania jakichś ślejszych, dłuższych aktów z państwem. To zawsze jest tak, przecież na konferencjach, że gdzieś w kuluarach toczą się jakieś rozmowy, następuje wymiana występowania UV-owi kolejnej konferencji, którą się udało sprawnie przeprowadzić. Dziękuję, życzę Państwu zdrowia, do zobaczenia w świecie rzeczywistym. Serdecznie dziękujemy. Ja ze swojej strony też chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować. Wszystkie referaty były naprawdę świetne i bardzo ciekawe. Jesteście Państwo pasjonatami swoich dziedzin, swoich tematów, w których jesteście i staracie się prowadzić badania. I chciałem powiedzieć, że naprawdę te badania są bardzo ważne, to znaczy im więcej będzie dobrych jakościowo badań naukowych, tym jakby jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że będzie wypracowywanych coraz więcej dobrych rozwiązań też dla naszego życia. Więc serdecznie dziękuję. Oczywiście po konferencji, zgodnie z informacją zamieszczoną w planie, którą Państwu rozsyłałem przed konferencją, do 21 listopada oczekujemy na artykuły sformatowane według zasad, które są zamieszczone na stronie, i po tym czasie nastąpi czas weryfikacji tych artykułów przez recenzentów zewnętrznych. O wynikach powiadomimy. Myślę, że w przeciągu 2 tygodni od tego 21 listopada. Więc serdecznie Państwu dziękuję. W najbliższym tygodniu postaramy się dopełnić wszystkich formalności związanych z certyfikatami, dokumentami rozliczenia. Serdecznie Państwu dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.
Dziękuję. Ja również dziękuję. Dziękuję. Do widzenia.